Oszukiwali metodą na policjanta, teraz usłyszeli zarzuty. Potrzebujemy pani pomocy. Proszę iść do banku, wypłacić wszystkie pieniądze i przekazać temu mężczyźnie. Dobrze, pomogę. 5 osób zostało oskarżonych o popełnienie łącznie ponad 30 przestępstw. Jak przekazała prokuratura okręgowa w Sosnowcu, zorganizowana grupa przestępcza metodę oszustwa na policjanta wykorzystywała m.in. w Będzinie, Rudzie Śląskiej i Gliwicach, a oskarżeni działali w okresie od stycznia do marca. Zatrzymano 3 mężczyzn i 2 kobiety. Prokurator w ramach tego śledztwa ustalił, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dzwonili do pokrzywdzonych, podając się za policjantów. Informowali pokrzywdzonych, że prowadzą tajną policyjną akcję, w ramach której zamierzają zatrzymać osobę, która wraz z pracownikiem banku planuje ukraść pieniądze z konta osób pokrzywdzonych, które przed tym ostrzegano. Osoby te zachęcano, żeby pomogli fałszywym policjantom zatrzymać sprawcę tego czynu. Musiały one jechać do banku, pobrać ze swojego konta pieniądze i przekazać je fałszywemu policjantowi. Ten rzekomo miał zabezpieczyć pieniądze przed kradzieżą. Można powiedzieć klasyka gatunku i choć mogłoby się wydawać, że liczne kampanie społeczne powinny uświadamiać, takie oszustwa wciąż są nagminne. W mediach społecznościowych każdego dnia pojawiają się wpisy informujące o kolejnych wyłudzeniach lub podejmowanych próbach oszukiwania na policjanta. Kolejna ofiara oszustwa, tym razem metodą na policjanta. Pokrzywdzoną jest 27-letnia mieszkanka Andrychowa, która przez swoją ufność straciła 67 tysięcy złotych. Czytamy na profilu Policji Małopolskiej. Uważajcie i w razie czego zgłaszajcie takie incydenty na policję. Dziś w Śniatach takie telefony otrzymały 3 osoby. Ostrzeżcie swoich bliskich, informuje mieszkanka Śniat. Grupa przestępcza, przeciwko której sosnowiecka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, wyłudzała od swoich ofiar kwoty od 17 do 65 tysięcy złotych. W 2021 roku mieliśmy 9 zarejestrowanych tego typu przestępstw. W porównaniu do 2002 mamy tych przestępstw 7, czyli notujemy spadek. Jeżeli chodzi o przestępstwa na policjanta, to należy pamiętać, że policja nigdy nie zadzwoni do kogoś w takim celu przekazania pieniędzy, ani też nie pośredniczy w takim przekazaniu. Jeżeli chodzi o inne legendy, które wykorzystują oszuści, no najlepszym sposobem, żeby się ustrzec, jest zadzwonienie do osoby, na którą te osoby się powołują i próba konfrontacji, ustalenia faktów. Ponadto policja podkreśla, że każdą taką próbę oszustwa należy niezwłocznie zgłaszać w najbliższej komendzie. Można skorzystać również z dedykowanego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa drogą elektroniczną. 4 osoby z grupy przestępczej, o której informuje prokuratura w Sosnowcu, zostały tymczasowo aresztowane, a za popełnione przestępstwa grozi im kara 8 lat pozbawienia wolności.